Szanowni Państwo, dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Otwarty Dialog oraz Koła Naukowego Ars Politica. Ze względu na to wszystko, co dzieje się w chwili obecnej za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, postanowiliśmy zorganizować to oto wydarzenie. Chcemy przejść chronologicznie przez cały rozwój sytuacji na Euromajdanie, zobaczyć, co tam się obecnie dzieje, poznać relacje naocznych świadków i spróbować odpowiedzieć na pytanie, co się będzie tam dalej działo. Niemniej jednak ze względu na to, że jak zapewne wszyscy Państwo wiecie, w chwili obecnej sytuacja na Majdanie zaczyna osiągać wymiar tragiczny, chciałbym, żebyśmy nasze spotkanie rozpoczęli od minuty ciszy w imieniu tych 5 osób, które zginęły na Majdanie. Dlatego prosiłbym wszystkich Państwa o powstanie i minutę ciszy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, sytuacja na Majdanie jest wyjątkowo złożona, pomimo tej prostoty, która stara się nas uderzać każdego dnia w serwisach informacyjnych, dlatego nie da się jej opisać jakby jednym słowem, nie da się jej opisać jednym wystąpieniem i dlatego właśnie Koło Naukowe Ars Politica postanowiło zaprosić aż 5 prelegentów, żeby każdy z nich, jako że znajdował się na Majdanie osobiście, widział to wszystko, co tam się dzieje, mógł przedstawić jakby swoje stanowisko i powiedzieć, jak wyglądał Majdan w momencie, w którym oni się tam znajdowali. Dlatego na początku chciałbym przedstawić wszystkich naszych prelegentów, a później w kolejności chronologicznej od obecności na Majdanie i od tego, co ci Państwo zobaczyli, będziemy organizować wystąpienia. Dlatego na początek bardzo proszę o serdeczne brawa dla pana Pawła Kowala, europosła Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów. Pana posła na Sejm RP Marcina Święcickiego z ramienia Platformy Obywatelskiej. Pana Bartosza Kramka, przedstawiciela Fundacji Otwarty Dialog. Pana Tomasza Piechala z portalu Eastbook. Oraz Konstantego Chodkowskiego, również z portalu Eastbook. Szanowni Państwo, ostatnia informacja, zanim zaczniemy. Jak zostało już ogłoszone wczoraj na Facebooku, jest to inicjatywa, która wynikła dość nagle, ale ze względu na to, że cel jest szczytny, postanowiliśmy się w miarę szybko z tym wszystkim zorganizować. Tutaj w tym miejscu znajduje się mały karton, do którego można wrzucać wszystkie datki w postaci medykamentów, środków opatrunkowych, leków, które są w chwili obecnej potrzebne na Majdanie. Nie jest to forma głębokiego zaangażowania politycznego, jest to raczej taka forma zwykłego ludzkiego współczucia, które należy okazywać tym wszystkim osobom, które na Majdanie w chwili obecnej marzną i krwawią. Dlatego jeżeli przynieśli Państwo ze sobą jakieś środki opatrunkowe, jakieś leki, bardzo prosilibyśmy o zostawienie ich tutaj, a jeżeli ewentualnie nie udało się Państwu tego zorganizować na dzisiaj, to proszę śledzić fanpage Koła Naukowego Ars Politica i tam na pewno znajdą się informacje, jak dalej później można przekazać tego typu materiały. A teraz przechodząc już do jakby meritum naszej dzisiejszej konferencji. Jak powiedziałem, układ wystąpień wszystkich naszych gości jest związany z chronologią ich obecności na Majdanie, tego wszystkiego, co widzieli i aby mogli powiedzieć, jak ten Majdan właściwie się rozwijał. Dlatego na początek zapraszam Konstantego Chodkowskiego do wystąpienia i odpowiedź na pytanie, jak to wyglądało wtedy, kiedy tam się znajdowałeś, co widziałeś, co rzuciło ci się w oczy, co zwróciło twoją uwagę i czy byłbyś w stanie odpowiedzieć, jeżeli mikrofon działa, czy byłbyś w stanie odpowiedzieć, czy w tamtym momencie można było w jakikolwiek sposób przewidzieć, że sytuacja rozwinie się tak, jak się rozwinie? Znaczy tak, ja byłem na Majdanie dokładnie na samym początku, 2 dni po tym, jak na Majdan, 21 listopada na Majdan wezwał Mustafa Najem przez post na Facebooku. Stwierdził, że wychodzimy wszyscy na Majdan Niezależności, jeżeli zbierze się ponad tam 1000 osób w komentarzach, które stwierdzą, że tak mogą iść i w tej chwili wychodzą, to wychodzimy. No i wyszli, tam się najpierw zebrali, pokazały się już pierwsze zdjęcia przedstawione przez gazetę Ukraińska Prawda.
I ja sobie wystawiłem samemu jakby taką barierkę, że jeżeli tam po kilku dniach się zbierze, powiedzmy tam dopuśćmy 8-10 tysięcy osób, to ja jadę, bo studiując w Moskwie też miałem niedaleko. I na początku to była ta jakby najpierwsza faza Majdanu, kiedy zbierali się tam przede wszystkim studenci, kiedy te wystąpienia miały charakter taki, jak to się często w mediach określało, to było prawdziwe określenie, taki wręcz festiwalowy. Byłem podczas tej pierwszej kumulacji, pierwszego marszu i wszystko przebiegało pokojowo z początku. Z początku wystąpienia, tak jak mówiłem, charakter naprawdę oddolny, studencki. Scena była jeszcze ustawiona wtedy obok kolumny Niezależności, nie jakby w centrum Majdanu, tak jak teraz jest rozstawiona. Była mała scena tam po boku i na nią de facto mógł wchodzić de facto, no, kto chciał, kto miał cokolwiek do powiedzenia, kto chciał cokolwiek zaprezentować, kto chciał nawet coś zaśpiewać, albo wręcz kto się chciał nie zgodzić z tym, z czym ludzie przyszli tam na Majdan, wchodzili. Jakby to miało charakter naprawdę bardzo spontaniczny, bardzo oddolny i wtedy jeszcze sytuacja była kontrolowana, co się później zmieni, co pewno prelegenci opowiedzą. Ale sytuacja była kontrolowana, w ogóle była kontrolowana po pierwsze, a po drugie była kontrolowana przez organizacje jakby oddolne. Tam spotkałem braci Taran, którzy byli jednymi z organizatorów, tam stali pod kolumną Niepodległości, zbierali ekwipunek, tam zarządzali stamtąd, był ten laptop, z którego się zarządzało fanpage'em Euromajdanu. Tam było centrum dowodzenia pod kolumną Niezależności na Majdanie i to miało charakter taki i pokojowy, i przyjazny, i radosny. Oczywiście nastąpiła potem jakby pierwsza kumulacja, pierwszy marsz, kiedy się zebrał. To był bodaj 28 listopada chyba, jeżeli dobrze pamiętam. To był pierwszy marsz zorganizowany przez partie polityczne. Wtedy partie próbowały jakby przyłączyć się, podłączyć pod tą inicjatywę, choć też ciekawe zjawisko i na tym póki co skończę, ale to też ciekawe, w jakiej kolejności występowali aktywiści na scenie na Placu Europejskim, bo jakby ten marsz zmierzał od pomnika Tarasa Szewczenki do Placu Europejskiego, na którym potem się zebrało, to była ta taka pierwsza kumulacja. I tam na początku na scenie, jako pierwsi występowała Jewgenia Tymoszenko, odczytując list od swojej mamy. Jewgenia Tymoszenko, córka Julii Tymoszenko więzionej, odczytała list od swojej mamy, po czym występowali aktywiści społeczni i dopiero na samym końcu, tam Najem wystąpił, tam Rusłana wystąpiła i dopiero na samym końcu ci dwóch liderów politycznych, Kliczko nie przyszedł na scenę. Był Oleh Tiahnybok i na samym końcu Arsenij Jaceniuk. Tak to wyglądało na początku, czyli organizacja jakby oddolna, studencka, radosna, jak to ze studenckimi rewolucjami. One są pełne humoru, pełne ironii, jak w 68 we Francji. To są takie, widziałem tam takiego człowieka przebranego za śmierć i na kosie miał napisane ja z władzą na przykład. Takie były, no to takie studenckie wybryki, dajmy na to. W każdym razie obyło się, to był jakby zaczątek tego, co się miało dziać później.